powinieneś mieć mindset studenta, mindset ucznia. Czyli budząc się codziennie, powinieneś być żądny nauki, że chcesz się czegoś nauczyć, chociaż jednej małej rzeczy. I jeżeli uważasz się za lidera, to według mnie to może cię zgubić, bo bycie liderem jest spoko, ale często liderzy, jak są już liderami, to myślą, że osiągnęli pik w swoim życiu, że są już na szczycie swojego życia i osiągnęli swój maksymalny potencjał. A to nie jest prawda. Według mnie nawet taki lider, jeżeli uważasz się za lidera, i tak musisz mieć mindset studenta, czyli uczyć się i aktywnie słuchać ludzi, którzy mają większą wiedzę w dziedzinach, po prostu w których ty się nie specjalizujesz, a te osoby się specjalizują. Więc po prostu dążę do tego, że musisz mieć mindset studenta, ucznia, że musisz słuchać ludzi aktywnie, nie możesz być zawsze nieomylny, że ty tu rządzisz, tylko zawsze musisz mieć chęć wysłuchać kogoś i jeżeli to ci nie siądzie, to przedyskutować to oczywiście w kulturalny sposób i po prostu nie możesz być nieustępliwy, musisz jakby pozwolić ludziom też się dzielić z informacjami z tobą i się uczyć w ten sposób. Nie możesz być zamknięty na swoje informacje, jeżeli uważasz, że już osiągnąłeś pik w życiu, to niestety to nie jest prawda, bo codziennie da się czegoś nauczyć i ty codziennie powinieneś dążyć do tego, żeby się czegokolwiek nauczyć, żeby być każdego dnia 1% lepszy i żeby zasypiając mieć z tyłu głowy, że pozyskałeś nowe informacje danego dnia i to powinno być codziennie. Dawaj znać w komentarzu, co ty myślisz, zostaw łapę, suba, udostępnij, no i do następnego.